że fala dźwiękowa z ust rodzica e, to jest taki specyficzny typ fali dźwiękowej, co dociera do adresata po 40 latach. Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy. To dzień jest Gosia. Dobry. A to jest Jerzy. A to jest Miłosz. Dzień dobry Gosiu i dzień dobry Jerzy. I dzień dobry Państwu w podcaście. Zaprosiliśmy dzisiaj Miłosza. Ja tu napisałem takie, taką introdukcję, a później ustaliliśmy, że w sumie to mogę powiedzieć zupełnie co innego, więc powiem tak. Zaprosiliśmy dzisiaj Miłosza, bo bardzo lubimy to, co Miłosz mówi, jakie ma poglądy na różne rakie sprawy, które też nas ciekawią, i stwierdziliśmy, że chętnie byśmy sobie porozmawiali z Miłoszem. Dziękuję. To jest najlepsza zapowiedź w tym roku, przynajmniej a nawet nie wiem, czy nie w ogóle. To, to jest takie, że ja wiem, że to jest dobre miejsce, żeby być. <grytanie> I bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że tak do tego podchodzisz. Ale oczywiście biorąc pod uwagę to, że no, mamy podcast na tematy takie około rodzinne, powiedzmy, to może zacznijmy od czegoś, co nas bardzo prywatnie interesuje. I to jest coś takiego, o czym byśmy już kiedyś rozmawiali w innym podcaście, ale to nie będę mówił w jakim, żeby to jakaś tajemnica pozostała. Ale porozmawiajmy o szkole na początek. Dobrze. I czy, czy uważasz, że, że, że powinno się posyłać dzieci do najlepszych szkół? A bo ty jeszcze tak w ogóle zapytałeś, czy się powinno posyłać dzieci do najlepszych szkół? No, ok. no więc sprecyzujmy, uważam, że nie. A uważam tak, dlatego, że wyciągam statystykę. Czyli statystycznie nie. Chociaż Aha. wiadomo, że to różnie bywa. Statystycznie nie dlatego, że człowiek generalnie najlepiej się czuje w miejscu, w którym dobrze się czuje. To Aha. jak, jak Dalaj Lama teraz zostało powiedziane, niechcący Aha. zupełnie. Człowiek po prostu oprócz tego, że będą dobrzy nauczyciele, a szkoła ma całkiem niezłe statystyki zdawalności, przeżycia, czy tam naleśników z awokado, to jeszcze w ogóle człowiek musi się nieźle czuć w grupie, do której trafia. Czyli, no. że jest parę osób trochę lepszych od niego i jest całkiem taki ogonek trudny do zbagatelizowania osób, które są na moim poziomie gorsze. Okay. I jeśli dobra szkoła, na przykład, to taka, która pilnuje, żeby wszystkie osoby, które tam trafią, na przykład, były po olimpiadach, a ja jestem po nieolimpiadzie, tylko dostałem punkty z czego innego, to może się okazać, że będąc osobą, która ma całkiem wysokie poczucie własnej wartości, nagle zacznę je powoli tracić. I odechcę mi się uczyć, bo będę źle wypadał na tle reszty. Nazywa się to tak bardzo przaśnie regułą stawiku. Czyli, że mnie nie interesują wszystkie osoby na świecie. Mnie interesują te osoby, które mam wokół siebie. I jeżeli ja jestem z jakiejś szkoły, załóżmy, która nie była, była normalna i ja tam byłem niezłym uczniem. Załóżmy, dostawałem czwórki. To w ogóle, co my teraz mówimy, to już głębokie, jest przestwór oceanu, takiego, że nie powinniśmy się tam, bo w ogóle mówimy, że że szkoły, że oceny w szkole coś dają w życiu, a nie dają. Natomiast miałem tam czwórki i ja się czułem. Że jak mam czwórki, to w sumie się starze ode mnie odczepią, nauczyciele się mnie te specjalnie nie czepiają. Mhm. Ogólnie się czuję w porządku. I trafiam do szkoły, w której ciężko mnie jest tę ocenę uzyskać, a widzę, że spora grupa uczniów to uzyskuje, to mnie się odechciewa pracować. I ja z dobrej osoby, która była rukująca, staję się osobą, która po prostu mówi, że skoro tak, skoro moja próba radzenia sobie ze stresem w życiu nie ma żadnego sensu, to lepiej się położyć i nic nie robić. Taka, powstaje taka wyuczona bezradność. Tak? Mhm. My często mówimy, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tymczasem. Badania akademickie raczej pokazują, że co nas nie zabije, to nas nieźle poturbuje. Że człowiek musi mieć w życiu wrażenie, że jego próba opierania się stresowi ma sens, przynosi jakieś efekty. Ale czy to nie jest tak, że, że po prostu no, do takiej szkoły, w której właśnie będzie taki, taka odległość pomiędzy osobą tą czwórkową, która się dostanie, a tymi wszystkimi, powiem, olimpiada, że tam jakaś rekrutacja powinna ten temat załatwić i że w sumie ta osoba się nie powinna w ogóle dostać do tej szkoły? Może tak, czy powinno tak być? Nie potrafię odpowiedzieć na tak zadane pytanie, bo, bo nie wiem, czy jakieś badania to pokazują, mhm. a ja przynajmniej nie przychodzą mi teraz do głowy. E, ale wiem, że szkoły nie dokonują tak rekrutacji, ponieważ tak się nie da dokonać rekrutacji. System mhm. edukacji jest koślawy, nie tylko zresztą w Polsce ale szkoły wybierają według dość własnego widzimy się, oprócz tego, że jest jakaś tam regionalizacja. Mhm. I wybierają często na przykład szkoły niepubliczne tych, co płacą, albo spełniają jakieś tam kryteria, więc to różnie bywa. A z kolei ci, co płacą, no to wiadomo, że się też statystycznie niestety lepiej uczą, ponieważ my wiemy, że dzieci z rodzin bogatszych uczą się lepiej. To nie dlatego, że rodzice płacą za oceny. Ale właściwie nie do końca dlaczego? dlaczego wiadomo. Może lepiej śpią, lepiej jedzą, chodzą na korepetycje. Wiadomo, że się człowiek w szkole wszystkiego nie uczy. To w ogóle nie ma takiej możliwości. E, chyba, że ktoś się uczy sam. Dlatego się tak brzydko mówi, że w Polsce szkołę kończą albo nieuki, albo samouki. Mhm. Czyli albo ktoś się w ogóle nie uczy i jednak skończy szkołę, albo się uczy sam, albo rozszerza swoją wiedzę w ramach procesu korepetycji różnego rodzaju i wtedy uzyskuje dobre oceny. W związku z tym nie byłoby jak tego zrobić i właściwie jeżeli mamy rozmawiać o szkole generalnie to szkoła jest y, pomyślana właśnie z tego powodu zupełnie źle, że szkoła jest kompletnie odklejona od tego co jest w życiu potrzebne. Czyli a, a dowód na to jest taki, że wyniki szkolne nie korelują z niczym w życiu potem. I co pokazuje, że to w ogóle my się możemy uczyć różnych wielu rzeczy w szkole, ale kompletnie się to w ogóle niczym nie przyda. Jest model w ogóle z 60 roku, no. powiedzmy o tym wyraźnie, który mówi, że człowiek składa się z dwóch takich pamięci: krótkotrwałej, która jest bardzo wąska, i długotrwałej, no, która potrzebuje zmian też fizycznych w mózgu, żeby miała miejsce. I teraz my próbujemy wpompować przez tę przez szyjkę butelki, przez ten lejek, jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie, żeby one się tam odłożyły i potem się w życiu przydały. To jest model niepoprawny. Mhm. To w ogóle tak nie działa. Gdyby tak działało. Po pierwsze, że my możemy wpompować te informacje i to na potem zostaje, to byśmy się też mogli przekonywać w dyskusjach. A jak widać, my mamy poglądy, i, i dołożenie tam nowych poglądów nie zmienia najczęściej naszej opinii. Możemy powiedzieć, no wiesz, ale szczepionki jednak nie wpływają na bezbłodność. Dobra, dobra, nie wpływają, ale ja wiem swoje. Nie? I ta osoba wraca i w zasadzie czuje, że jej nie, prze, nie przekonaliśmy w ogóle. Ona też nie ma takiego poczucia. Ehm, wiedza w ten sposób nie powstaje. Wiedza powstaje w taki sposób, że ludzie doświadczają czegoś, że robią coś rękami, że wiedza i mądrość życiowa to nie tylko informacje, które dostajemy, i im więcej, tym lepiej. Wiedza lepiej się przyswaja, i to wiemy z tej psychologii, którą mamy teraz, przez właściwie kierowane, żeby nie powiedzieć takie odkrywanie pod przewodnictwem czyli dzieci mają same dojść i dorośli sami dochodzą o co chodzi. A to o to chodzi. A to to się stało. Wiemy też co jest dla nas przerażające, a dla współczesnego systemu edukacji tym bardziej, że im więcej się dziecku tłumaczy, tym bardziej spada jego wytrzymałość. Mhm. To samo jest z dorosłymi. Dzieci potrzebują jak najmniej informacji, zanim coś zaczną robić. To jest tak jak ja bym tobie tłumaczył. Zobacz, tu jest taki aparat, tu musisz wcisnąć to, a potem to, a potem to. Rozumiesz? Mhm. Jeszcze raz ci powiem, żebyś zrozumiał. To ty zaczynasz myśleć, że ja w ogóle w ciebie nie wierzę. No, że ja ci tyle razy nie, tłumaczę. Tak że, to jest, tak, że to jest za trudne dla ciebie. Nie, nie, nie. Zobacz, od czasów Arystotelesa czy Sokratesa wszystko się na świecie zmieniło. A klasa szkolna wygląda tak samo. Jeden stoi i próbuje wpompować resztę do głowy. To w ogóle tak nie funkcjonuje. I my już dawno w psychologii wiemy, że tak nie działa. Że my potrzebujemy raczej ludzi, którzy będą myśleli krytycznie. Którzy będą w stanie coś sprawdzić. Którzy będą ciekawi. W ogóle jest... Fundament systemu edukacji to budować ciekawość, czyli właściwie nie dawać odpowiedzi, ale stawiać pytania. No. Tak? dlaczego w logo Apple jest jabłko? A dlaczego Adam i Ewa zjedli to w ogóle a propos jabłka to też mamy takie, że podział na przedmioty jest abstrakcyjny. Życie nie jest podzielone na przedmioty. Mhm. W zasadzie lepiej by było zgodnie z wiedzą poznawczą zrobić tydzień jabłka w szkole i jechać z jabłkiem przez wszystko, że logo w Apple, że z biologii co, co są tam owoce i czy jabłko jest jagodą, czy jest jakimś innym typem owocu. Z fizyki można by opowiadać na przykład o tym, że jabłka nie ma swojej fizycznej granicy. W religii o jabłku jest sporo do powiedzenia. Zdaje się, tam się różne rzeczy dzieją. W mitologii z jabłkami też były różne historie. No i, I jechać, bo, bo życie tak jest bardziej skudowane. Aha. Już nie mówiąc o tym, że pomysłem abstrakcyjnym jest też ale wygodnym, że dzieci mają tyle samo lat trafiają do jednej klasy. Słuchaj, ale to może dlatego ta szkoła teraz tak wygląda, bo jest to wygodne dla nauczycieli po prostu. Tak, to jest, to jest w ogóle, znaczy tak się brzydko mówi, że błędy lekarskie są na cmentarzu, a błędy nauczycieli potem rządzą nami no i w firmach, i w, w różnych innych miejscach. Ale e, to jest łatwy system. Hmm. Ten system powoduje, że nawet jeśli ktoś jest miernym wykładowcą, to tego nie położy. Natomiast w tym drugim systemie, kiedy masz pracować nad tym, że dzieci mają... Ty je tylko wspierasz w tym, żeby ich wytrwałość w procesie edukacji była większa. Bo jeżeli mało dziecku tłumaczysz, to ono jest bardzo wytrwałe. To jest to samo z dorosłymi. Mhm. Żeby masz szansę coś popróbować, to słuchaj, to by trzeba było wszystko sobie przepisać. Jak jesteś nauczycielem od lat 60., to musiałbyś wszystko wywalić i ułożyć każdą lekcję od nowa. No. Mamy takie doświadczenie, Angela Duckworth zrobiła z zespołem, ona się nazywa ośmiominutowy mentoring, bo to jest interwencja ośmiominutowa. I pyta się dzieci na przykład o coś takiego, co zrobić, co, co byś poradził innym dzieciom, żeby łatwiej im się uczyło. I te dzieci wymyślają na przykład, no trzeba oddać telefon rodzicom, bo on jednak rozprasza. I okazuje się, że to zwiększa prawdopodobieństwo tego, że dzieci te, które wymyślały te zadania, potem się same będą lepiej uczyły. To jest w ogóle e, abstrakcja, bo my w ogóle nie tłumaczymy dzieciom, jak się uczyć. Mówią, naucz się tej czytanki, a nikt nie mówi, jak to się dzieje. Więc dzieci na przykład zakreślają zakreślacza. Zakreślenie zakreśla nic nie daje. Czytanie w kółko też nic nie daje. To jest przekładanie z jednego miejsca w drugie i ci wylatuje. Więc... Mm, Taki model, który mamy, który dobrze działa. On zakłada takie elementy. Po pierwsze zaznaczasz, czego się będziesz uczył. Mhm. Czyli nie przepisujesz tylko, co jest ważne. Po drugie próbujesz to zreorganizować inaczej. Czyli na przykład jak czytam, że... No, dajmy weźmy jakiś przykład. Koń ma cztery nogi, tam załóżmy świerz sześć, pająk osiem, a człowiek dwie. To zaznaczasz to wszystko w tekście. Potem robisz z tego tabelkę. I to jest reorganizacja. Mhm. Czyli tam zwierzątko, liczba nóg. I reorganizujesz, nie przepisujesz, tylko reorganizujesz. Trzecia sprawa to jest skojarzenie z czymś. To jest człowieka łatwo skojarzyć, bo każdy wie, ile człowiek ma nóg. Potem koń też mniej więcej wiemy, ale można by skojarzyć, że na przykład koń stoi na stole, że pająk potem to są na przykład na dwóch stołach stoi albo przeskakuje z jednego na drugi, że ma osiem, mhm. świerszcz ma sześć, to się kojarzy z czymś, co ma sześć i tak dalej. I potem wymyślasz sobie test. Czyli zadajesz sobie pytanie, o co pani, mo czy pan może spytać w szkole? To Samemu? jest, Tak, to no. jest proces nabywania wiedzy, a nie czytanie w kółko. To jest aktualnie najbardziej skuteczny model, jaki znamy. Tego, żeby, a nie, że ktoś komuś tłucza, a on potem idzie do domu i nie wie, co ma zrobić z czytanką przez cztery strony. My potrzebujemy też ludzi, którzy potrafią się zgodzić na przykład z kimś, albo nie zgodzić się z kimś. Już nie mówię, że z władzą się zgodzić, jeżeli ta władza jest w porządku ani z nie w porządku, ale też ze swoimi. My takich osób potrzebujemy społecznie, bo nikt nie będzie za nami całe życie chodził i mówił, no niestety, tu nie do końca dobrze zrobiłeś to popraw. Nie będzie takich zaangażowanych nauczycieli w naszym życiu. Więc celem drugim edukacji oprócz budzenia ciekawości zawsze było tworzenie Obywateli odpowiedzialnych, którzy potem funkcjonują w społeczeństwie, które jest silne. Czyli, żeby ten obywatel ogólnie wiedział, o co chodzi, jak coś działa, jak, jakich błędów nie powtórzyć, i tak dalej tak dalej. Ten system, który mamy, ułatwia pracę osobom miernym w systemie edukacji, które psują opinię tym, którzy mają entuzjazm i zaangażowanie, a warto powiedzieć, że nic tak nie pomaga uczniowi zrozumieć tematu jak entuzjazm nauczyciela. Tak. I na to też mamy badania. Jak nauczyciel mówi z entuzjazmem, że na Lipę to jest w ogóle nieprawdopodobna historia, jeśli chodzi o Kochanowskiego, to wszyscy słuchają i się zastanawiają, o co w tym może chodzić w takim razie. A kto wpłynął na przestwór oceanu? a dlaczego Hitler niedokładnie przeczytał teorię Karola Darwina. Bo tam nie było tylko o tym, że jak się najmładniejsi będą bzykać, to będzie dobrze. Tylko jak się różnorodni będą bzykać, Aha. to będzie dobrze. Więc Hitler połowę przeczytał, a połowę zapomniał. Nie? I, I że to jest ważne, żeby być precyzyjnym w czym, coś co się robi. I to jednak pomaga w życiu, bo wiedza merytoryczna jest nie do zajechania. To jest przyjmowanie innych perspektyw. My takich obywateli potrzebujemy, a nie takich, którzy coś powiedzą, a potem... Już nie wiem, kto z Państwa używa wzorów skróconego mnożenia w życiu, ale to znaczy, że od tego momentu już się system edukacji odkleja. To już jest szybko, nie? No. Bo już nie mówię o wyprowadzaniu kotangensa na piechotę, bo to, tam to już jesteśmy grubo. Ale, ale takie właśnie historie. Ale może wiesz, no, może po prostu w takim razie trzeba to inaczej rozegrać. I, i może po prostu ta szkoła, która kiedyś tam pro, produkowała dobrych e, pracowników, biurowych slash może takich do, do tych fabryk nie co tak, tak, co, co jedną tak. śrubkę mhm. całe życie się przykręcało no to po tak. prostu już dzisiaj to, to, to już jest na tyle kosmos że trzeba byłoby to rozważyć na przykład nie wiem, no, zastąpić edukacją domową no tak bo możemy po prostu robimy dzieciom krzywdę że wysyłamy dzieci do takiego systemu tak tak? W skrócie mówiąc w skrócie tak. tak, tak. To się kończy mhm. gorzej niż zakładaliśmy. Mhm. Dlatego no, z tych powodów, o których rozmawialiśmy już, nie będziemy tego wypełniać drugi raz. Z tym Czyli samym edukacja eterem. domowa na przykład jest lepszym rozwiązaniem? Statystycznie byłaby lepszym rozwiązaniem. Statystycznie w ogóle wiele sposobów jest lepszym mhm. rozwiązaniem. Na przykład mniej w programie edukacji. Mamy taką naturalną tendencję też mamy na to badania, co jest ciekawe. Że człowiek ma tendencję do dodawania sobie rzeczy. Dam wam taki mhm. przykład, nie tylko wiedzy merytorycznej, ale taki prosty do opowiadania. Wyobraźcie sobie, że mają ludzie dołożenia od dzieci, dorośli, wszystko jedno, mają ułożoną figurę z klocków. I oprócz tego mają wiele różnych klocków dookoła. Mhm. I mają z tej figury, która leży, zrobić krzyżyk przez klocki, dokładanie albo odejmowanie. Prawie wszyscy mają tendencję do dokładania klocków, żeby wyszedł z tego krzyżyk. Więc mamy naturalną tendencję, że jak coś jest nie tak, to trzeba czegoś dołożyć. A my w systemie edukacji wiemy, że to nie zrobienie pięciu fraszek nam pomoże w życiu, tylko zastanawianie się nad tym, co taki Kochanowski, on, czemu mu pustki w domu moim poczyniła? Mhm. I, I dlaczego tak się... I jaka to była sytuacja? I co to, i co to mnie robi? Czy to mnie w ogóle obchodzi? Mamy, taką, mamy taki dramat e, wart wspomnienia, Filoktetes. To jest jeden z ostatnich dramatów Soklesa. On dotyczy tego, że jest facet, który jest pacjentem. Właściwie możemy tak powiedzieć. Jest weteranem wojennym, który został zraniony przez węża. I e, ukąszony. I on umiera. Został porzucony na wyspie. A nagle przepowiednia zaczyna głosić, że jak odzyskają jego i łuk Heraklesa, który on ma, to wygrają wojnę. Więc ludzie wracają po niego. Zostaje tam wysłana taka niewielka ekspedycja, żeby go przywrócić na łono ojczyzny. I pytanie jest takie, czy pacjent, którego państwo porzuciło, może przebaczyć temu państwu fakt, że to państwo go porzuciło? To nie jest chyba jakiś stary problem, nie? No nie. Dokładnie. I jak się nad tym zaczynamy zastanawiać, to jakieś. Albo Medea, która zabija swoje dzieci, żeby zemścić się na mężu, bo wiele poświęciła łącznie z tym, że zabiła swojego brata, i, i że to jest potem pokazywane jako karząca ręka Boga. To, to nie jest jakieś. Albo baśnie braci Grimm, typu wieloskórka, że tata kochał tak bardzo córkę, że chciał się ożenić i ona musiała uciekać z domu. To nie są jakieś mega stare problemy. I jak poświęcimy na to wystarczająco dużo czasu, to się okaże, że z tego jednego, ale wierconego w kółko, my możemy dostać znacznie więcej, bo się ludzie mogą i wcielać w rolę, i zastanawiać się, kto miał rację, i że to nie jest taka prosta sprawa, że ludzie w imię dobra czynią najwięcej zła. A nie dlatego, że chcą być źli, mhm. tylko przez umoralnianie, przez to, że chcemy zaprowadzić porządek, który uważamy, że jest dobry, że chcemy pomóc. Z biednym też czynimy bardzo dużo zła, i tu się nagle okazuje, że życie jest nie czarno-białe, tylko ma te swoje odcienie szarości, i my to wszystko tracimy przez to, że jest napchane w programie. Tak? Podczas gdy w wielu tam systemach edukacji już się nie odnoszę do fińskiego, bo tam to jest, to jest szczyt nie do dotarcia ale mamy na przykład każdą środę wolną. Ludzie chodzą poniedziałek, wtorek, środa wolna i czwartek, piątek i nie dostają prac domowych. nie? To myślimy, kiedy oni zdążają. No więc odpowiedź jest taka: nie trzeba. No. Nie trzeba tego wszystkiego zdążyć. To w ogóle nie jest ważne. My nie potrzebujemy takiej rzeczy, takiej wiedzy, która zostanie wysikana po klasówce, tylko takiego ogólnego poczucia, że jestem ciekaw, że to jest skomplikowane, że rzeczy się ze sobą wiążą, że wiedza merytoryczna ma znaczenie, bo pomaga, że ja nie muszę być pokorny cały czas, że na mój szacunek trzeba zapracować. To są takie. No. no, ale to rodzice mają dwa problemy w takim razie. Po pierwsze, no wiesz, no nie mamy wpływu jako rodzice na to, co men wpisał do programu, a jesteśmy zobowiązani go realizować. Tak, tak. No i dlatego wielu rodziców się decyduje na różne historie. Tym niemniej, my rozmawiamy o pewnym problemie systemu edukacji, który się pojawił, Jakiś czas temu i został, a mianowicie taki, że on, że różne rozwiązania w systemie edukacji trudno się skalują. Mhm. My się teraz tak dobrze rozwiązamy, że to fajnie było mieć dobrego nauczyciela, ale ilu masz dobrych nauczycieli? Niewiele. No. No, w Finlandii, jak wiadomo, tam, to, to nie jest model, który da się powtórzyć gdziekolwiek indziej na razie, jak się okazuje, poza Finlandią, ale tam się zaczęło od. Właściwie od takich dwóch podejść. Pierwsze, wywalono połowę nauczycieli od razu, mhm. a drugie, z profesji nauczyciela zrobiono coś takiego, jak u nas mniej więcej ma status profesja prawnika czy lekarza. Mhm. Czyli że to jest trudne, dobrze płatne i nauczyciele mają dość dużą dowolność, co będą robili. Okay. Więc nauczyciele wychodzą i na przykład rozmontowują z dziećmi fotokopiarkę. Nie, one cały dzień rozmontowują okay. fotokopiarkę, żeby się zastanowić nad różnymi aspektami życia. Albo właśnie wiele doświadczają, nie mają prac domowych. Nie mamy za specjalnie korelacji z tym, że jak dzieci robią prace domowe, to są od tego mądrzejsze. Wręcz przeciwnie, muszę Państwa zmartwić, dlatego że my po prostu nie potrzebujemy społecznie odtwarzaczy informacji, bo one już tak już będą nieprawdziwe, no tak. jak ktoś dorośnie. Tak? Więc my potrzebujemy kogoś, kto na przykład wie, gdzie ich szukać. Albo jest ciekaw tego, albo na przykład zdaje sobie sprawę z tego, jak działa pamięć. W ogóle sama taka, sam taki przedmiot, nauka o myśleniu, wiele by zmienił. Ludzie by wtedy wiedzieli, że pamięć to nie jest coś jak taki magazyn, że jak wstawisz tam, tam kostkę, to ona jest, że każda informacja, która wpada do mózgu, ulega dekompozycji. Mhm. Ona się rozkłada na małe kawałki. I za każdym razem, kiedy ją próbujesz przywieźć przed oczy, umysł, oczywiście, jak mówił Szekspir, wyobraźni. To ona musi być złożona z tych kawałków. Czyli pamięć jest procesem kreatywnym. Mhm. Czyli, jeżeli ktoś ma tytuł profesorski w Polsce, na przykład dożywotnio jest przyznawany, e, i ostatni raz przeglądał książki ze swojej dziedziny 40 lat temu. No to Mark Twain mu powie nie to nas wiedzie na manowce czego nie wiemy tylko to co wiemy źle mhm. bo do lekarza to najlepiej iść do poziomu docenta bo profesor z 20 symptomów pamięta 4 z czego 2 źle mhm. dlatego że wiedza musi być aktualizowana no. dlatego że ona nam wycieka jak z dziurawego wiadra a resztę próbujemy kleić z tego co mamy i to jest wiedza niepoprawna więc myślenie o tym że ktoś się nauczy w szkole jest niepoprawne się nauczy a potem popsuje mu się to w głowie My musimy cały czas czytać i my większość rzeczy, które pamiętamy ze szkoły, pamiętamy źle nieprecyzyjnie, niedokładnie dopiero jak podróżujemy, po, już nie mówiąc o tym, że nauka się zmienia, nie? jest taki dowcip o no tak. Einsteinie to też będzie ostatnia rzecz, którą powiem, ale jest bardzo znaczący jak Einsteinowi powiedzieli kiedyś w akademiku, znaczy nie w akademiku tam na Wydziale panie profesorze, pan, bo właśnie był taki sprawdzian dla drugiego roku i problem jest taki nie wiem, czy mogę zwracać uwagę ale zadał pan im te same pytania, co pan zadał w zeszłym roku. A pan powiedział, no tak, no tak, zadałem te same pytania. No właśnie, no to są ci sami ludzie, te same pytania, także rozumiem pan. On mówi, tak, tak, ale odpowiedzi się zmieniły. Tak? I to jest w edukacji istotne, że nauka się sama modyfikuje. Pojawia się jakiś wątek, jak w latach 60., że człowiek najlepiej się uczy, jak jedna stoi, mu tłucze osoba i mówi. Szkoda, że tak testu na prawo jazdy nie robimy, nie? Albo w ogóle, jakby ktoś się dowiedział, że tak się chirurgów szkoli, to by się chyba rozpłakał. Znaczy nikt by nie chciał być takiego chirurga, który tylko słuchał innych chirurgów, co do niego mówili. Bo po prostu. My już wiemy, że proces edukacji w człowieku tak nie przebiega, że to zupełnie inaczej działa, że świat też jest inny, że musimy całe życie uczyć, a nie tylko do 20 któregoś roku życia, nie? Bo, bo to jest po prostu um, za krótko i, i się wiedza zniekształca. Ale nie, tam tamten jakby system został, bo jest wygodny. Ale właśnie, bo może jest wygodny w sensie, bo na przykład rodzice, tak. którzy posyłają dzieci do szkoły, zyskują czas, żeby zarobić pieniądze. Tak, albo wiesz, bo że to jest świetlica. nie? Tak, no, no tak jak z tabletem i tak dalej. No, coś no. zacząć, wiadomo. I, i dlatego znaczy w, w system edukacji, który teraz promuje nie tylko w szkole, ale możemy powiedzieć generalnie na świecie, nie koreluje potem z niczym w życiu, bo po prostu jest kompletnie odklejony od tego, co życie jest, do, czego, czego życie nas wymaga. Więc, więc jak ktoś się na przykład interesuje przed którymś z przedmiotów szkolnych, to ma szczęście, bo będzie miał z tego dobre oceny. Ale jak ktoś się interesuje na przykład tańcem, no to już mu będzie ciężko, bo ciężko na samym tańcu się przejechać. Znaczy, że to jest osoba, która w ogóle ma dużą świadomość ciała, no nie powiedzmy, że to nie jest ważne w życiu. Człowiek na przykład musi wiedzieć, kiedy mu się chce siku, kiedy jest głodny, kiedy mu się chce pić albo kiedy jest smutny, więc świadomość ciała bardzo pomaga, a niektórzy są w tym tak dobrze że nawet czują swoje tętno. I to też w sumie nie wiadomo, od czego zależy, ale bardzo się przydaje na przykład do świadomości emocji. Ale ta osoba nie ma z czego tam dostać dobrej oceny. To jest trochę jak mam talent. Są takie talenty, które są cenione, ale jakbyś wypasał owce, to w mam talent nie zaistniejesz. No bo tam <gry> jakby fajny to jest talent, na pewno wyjątkowy na świecie, ale nie mamy co z owcami tutaj zrobić. Więc wolimy tam ludzi z problemami, którzy śpiewają, jak tam czarnoskórzy Amerykanie mhm. z zupełnie głosami niepasującymi do siebie, którzy jeszcze tutaj przyjechali i są nieszczęśliwi, w takim, a, a, a część talentów odpada, nie? A tymczasem społecznie my wszystkich potrzebujemy, bo ja potrzebuję i osoby, która ładnie tańczy, żeby czasem się zrelaksować i sobie obejrzeć dobry musical i potrzebuję też osoby, która dobrze liczy, żeby mi pomogła na przykład tam zakładając, wziąć kredyt albo wyliczyć cokolwiek innego, no. Jestem zdruzgotany. <noise> Niewiele można z tym zrobić. Znaczy, to wiesz, ogólny wydźwięk tej historii jest taki, żeby nie, było, żeby nie było takie newsy, są telewizyjne. Że jak dziecko dostaje w szkole złą ocenę, to to właściwie nie ma znaczenia, musimy z przedkrością stwierdzić. Nas interesuje tak, czy się napracowało. Jak wkłada wysiłek, to wystarczy. Bo my chcemy, żeby dzieci wkładały wysiłek. Dla dziecka ważniejszy jest wysiłek niż efekty, zdecydowanie. I to potem zaowocuje. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, czy dziecko w ogóle niczym się nie interesuje, czy czymś się w ogóle interesuje. Bo jak się niczym nie interesuje, no to warto, żeby taki rodzic trochę mu popadsuwał. Ale oczywiście nie cały czas. I tu znowu mamy taką wadę współczesnego świata, że wszystko jest po coś. Zauważyliście? Ta gra pomoże twojemu dziecku zrozumieć emocje zwierząt. No bo to się dobrze sprzedaje. A, tu, no, ta, a ten sok ma witaminę B, a witaminy z grupy B to w ogóle dobre na coś tam. Nie możesz po prostu się napić soku, bo jest kurna pyszny. Albo nie możesz sobie po prostu pograć w grę, bo jest kurna fajna. Albo sobie obejrzeć filmu, bo jest fajny. Ten film uczy Twoje dziecko i kiedy dziecko ogląda, był piesek, biegał tam coś, tam poleciał w kosmos, coś. widzisz. Ważne jest w życiu nie i ci się obiad od razu cofa. Dzieci potrzebują masy czasu, którym im palcem nikt nic nie pokazuje, co jest do zrobienia. Tylko sobie po prostu idziemy, sobie gramy w piłkę, się bawimy. Z... To nie ma żadnego związku z życiem. Zobacz, ile w naszym życiu radości dają czynności kompletnie. Do niczego nie przykleja. Na przykład rzucasz psu piłkę i ją, przy, ją przynosi. Nie, tak. nie myśl wtedy, uczę się dzięki temu, żeby trafiać małymi przedmiotami do celu, gdyż gdyby była wojna atomowa, będę zabijał króliki. Nie? nie szukasz jakichś takich abstrakcyjnych historii, tylko się cieszysz tą chwilą. I ja się panicznie boimy, że to jest czas zmarnowany. No nie za specjalnie. Dlatego, że człowiek po pierwsze, raz się dobrze uczy przez zabawę, ciekawość, bo tam nie jest nic obciążone stresem. A po drugie, kontakt z własną nudą jest takim kontaktem ze sobą. My się zastanawiamy, co ja mam ochotę w ogóle porobić. Więc jak się dzieciom trochę czasu z dorosłymi czy z innymi dziećmi. To tam się wiele ważnych rzeczy dzieje. My nie potrzebujemy kujonów w pracy. My głównie potrzebujemy ludzi życzliwych. Mhm. Jak, jak, jak sobie pomyślimy o naszym przyjacielu i myślimy, czy wolelibyśmy, żeby dostał Nobla, czy żeby był życzliwy, no to w większości przypadków powiemy, że po prostu życzliwość tam wystarczy. Tak. Nie ma takiego przedmiotu w szkole, nie? ale jest za to historia, w której się uczymy, tak jakby. Był globus Polski, Polska jest centrum wszystkiego. Jak jest typy monarchii, to jest w sumie jedna, a na resztę jest ramka. A monarchii też, też miały różne typy. Nie ma nic o, o różnych rodzajach demokracji. Znaczy trochę jest, ale nie jakoś tam specjalnie. Mhm. I, I tak dalej, i tak dalej. I, i, więc ta, ten kon, ta konkluzja jest taka, że nie, żeby się nie interesować, czy to jest akurat społecznie akceptowalne w danym momencie na przykład w szkole. Tylko jak się dziecko napracowało i dostało trójkę, to to jest dobrze, a się nie napracowało i dostało piątkę, to można się trochę podrapać w głowę od tego. Mm -hmm. Bo my raczej wolimy, żeby ludzie widzieli sens wkładanego wysiłku. E, oczywiście nie ma takiej konieczności, bo nie wszyscy muszą być kujanami akademickimi. Nie, 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 nie muszą się dziać takie rzeczy. Ale. E, w, o, jeszcze na czas ekranowy. To, to jest ważna rzecz do powiedzenia. Już nikt nie mierzy czasu ekranowego poważny, Dlatego, że czas ekranowy może być lepszy i gorszy. Mm -hmm. Czyli ja mogę na przykład przez dwie godziny. Szukać na jakichś dziwnych stronach sposobu, jak zlutować dwa kable, bo się pasjonuje lutowaniem, albo grać w grę komputerową i być tam w pierwszym tysiącu ludzi na świecie, a i rozmawiać w tym czasie z kumplami, rzucając im świńskie dowcipy. Albo mogę przez 15 minut szukać sposobu, jak popełnić samobójstwo, żeby jak najmniej zmartwić rodziców. No to umówmy się: mierzenie czasu ekranowego z samego tylko tego powodu wygląda na coś kuriozalnego. Chcę też Państwa pocieszyć albo zmartwić niektórych, że póki co nie mamy ani jednych badań psychologicznych, które by powiedziały, że granie w gry jest gorsze od grania na pianinie. Ani jednych. No, tutaj to można by polemizować no, trochę. Że, czy są badania? No to z badań nie mamy co polemizować, bo nie ma. Dlatego, że jeżeli ktoś się czymś interesuje, to to tak czy siak będzie rozwijało jego mm -hmm. umiejętności. A najbardziej człowiek jest wytrwały w tym, co lubi. Więc jak ktoś lubi grać na fortepianie, no to pewnie, oczywiście. No. ktoś lubi grać na Bębenku, no to nie zazdrościmy, ale okej, okay, dobra, ktoś tam z jego rodzina radzi, bo są osoby, które są perkusistami, te rodziny się nie rozpadają. Ale jeżeli ktoś lubi grać w gry, to rozkminia, czyta ta samołuczki odmawia sobie różnego rodzaju przyjemności, żeby posiedzieć mhm. dłużej, i tak dalej. Tak widać, że, że pracuje nad jakimś swoim mistrzostwem jednocześnie, żeby się dogadać z drużyną, to to jest masa kompetencji, która taką osoba zdobywa. I jeżeli ona się w tym dobrze czuje, to to się przyda. Bo potem będzie na przykład umiała zarządzać, tak zarządza gildią, czy jakimś teamem, czy składem, mhm. to będzie potem zarządzała w jakimś innym miejscu. Zresztą też znamy takie przypadki, że te osoby są potem zatrudniane, bo mniej więcej ma takie poczucie, jaka jest atmosfera w całej grupie. Tak? Więc to nie jest tak, że to jest jakieś jedno działanie jest bardziej celowe, a drugie nie. My raczej patrzymy, czy ktoś jest w ogóle w coś zaangażowany, czy generalnie ma taki układ nerwowy, że, że jest kwiatem lotosu i jest cały dzień zmęczony. Z czym warto oczywiście też się udać po pomoc medyczną, nierzadko, a przynajmniej po konsultację. Bo, bo, bo pasja i ciekawość jest. I, i, I my mamy naturalną skłonność, a zwłaszcza dzieci, do odkrywania rzeczy samodzielnie. Dzieci są naturalnymi eksperymentatorami. Często mówimy, że one umieją technologię. Dzieci nie umieją technologii, po prostu wciskają wszystko, bo nie wiedzą, co się stanie. Dorośli już parę razy tak wcisnęli, że już nie chcą więcej wciskać, bo zrobili parę takich przelewów, że trzeba było ukrywać przed rodziną, a ale dzieci nie, bo jeszcze nie porobiły. Nie? Mhm. Więc, więc i my z tego korzystamy, że ci chcą eksperymentować i wracając do tego przykładu, który jest. To jest z lutego tego roku, jak my nagrywamy przykład. Więc on jest jeszcze cieplutki. Im więcej się dzieciom tłumaczy, zanim da im się spróbować, tym one mniej są potem wytrwałe w próbowaniu. No to my w ogóle tego nie chcemy, tak? Okay. A czy jesteś w stanie z, 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 znaleźć coś pozytywnego, jednak, co szkoła w obecnym kształcie daje? No na przykład. Yy, Zależy, jak jest zrobione, bo tu mówimy o systemie edukacji, a nie o szkole. Bo system edukacji jest zbudowany na, takich, na takiej mhm. fasadzie. Ale szkoły są różne. Okay. Jedne robią tak, żeby dzieci nie miały przerw. To nie jest dobry pomysł. Ale są szkoły, gdzie dzieci mają dużo przerw, wiele przerw. I te przerwy są długie. G są szkoły, które nie dają albo w ogóle prac domowych, albo mało mhm. prac domowych. To też jest jakaś próba wyjścia z tego systemu. Ale na przykład... Ćwiczenie pamięci bezdyskusyjnie jest zaletą tej szkoły. Dlatego, że my w życiu potrzebujemy pamięci. My w ogóle w życiu potrzebujemy się nadwyrężać. Często się nadwyrężamy w abstrakcyjnych historiach. dni wchodzą na K2, przez to nikomu nic temu nie służy. wchodzą, to Już tam ktoś był, widział, nawet są zdjęcia. Ale jednak se próbują coś udowodnić. Więc my czasami w szkole też próbujemy się czegoś nauczyć. Nauczamy się i zaczynamy mieć takie przeświadczenie, o ile oczywiście zamierzamy, że wysiłek w ogóle ma sens. Że mózg jest trochę jak mięsień. Że ja może nie, nie będę geniuszem, a przynajmniej nie wiem, ale jak ja czegoś nie umiem, a włożę trochę wysiłku, to to umiem. Mhm. Czyli jest jakiś sens w ogóle w próbowaniu. Pamięć też jest istotna. Kiedyś był taki dowcip, jak pani profesor oceniała studenta, e, i student zadał jej takie pytanie bardzo mm, dosadne: A po co ja mam znać te wszystkie odpowiedzi, jak to wszystko jest w internecie? No właśnie. I to pani profesor mu odpowiedziała, że chociażby po to, że jak gdzieś nie będzie zasięgu, to ona dalej będzie profesorem. Tak? A on nie. I to nie jest tak, że wszystko jest w internecie. Znaczy, jest wszystko w internecie. Jak ktoś poszuka, to znajdzie. Ale wiesz, przychodzisz gdzieś do pracy i przychodzi do ciebie pracownik i mówi tak: No ja to się dzisiaj tak wiesz, czuję nie za bardzo. Wiesz, tak, nie wiem, czy to jest dobrze wszystko. Jak to wygooglasz? Nie, jak... No właśnie, więc to trzeba mieć wiedzę w głowie. Masz, mózg jest maszyną do przeszukiwania wzorców i patrzysz, czy smutek, czy on jest drugi raz, czy otoczenie, czy jest jesień, więc wszyscy normalnie, czy on nie ma kataru od paru dni, czy go niedawno żona nie zostawiła. Musisz mieć masę faktów do przewalenia w głowie mhm. i im więcej ich masz, tym więcej potrafisz znaleźć wytłumaczeń sytuacji. I teraz traktując swoją próbę rozwiązania tego problemu jako hipotezę, Testujesz jedno, drugie i trzecie. Profesor Kahneman mówi, że pewność siebie to jest klęska wyobraźni albo edukacji, zależy jak to woli. Czyli jak widzisz tylko jedno rozwiązanie, to, znaczy, to na pewno nie jest dobrze. A tymczasem szkoła często tego uczy. Jedno dobre rozwiązanie, na końcu książki nie podglądaj, bo to będzie oszukiwanie. Nie? W życiu nie ma jednego dobrego rozwiązania. I ja próbuję, mówię, no, no, tak, każdy się tak może czuć, ale widzę, że mu nie pomogło. No to mówię, masz zobacz, baton. On je tego, bo wiem, że to koreluje też niskie, są, niskie takie stany depresyjne z głodem. Masz baton, zjad, Nie pomogło mu tym, z tym batonem. Mówię, chodź, wiesz co, jutro jest takie spotkanie firmowe, to przyjdź też na nie ja po ciebie przyjadę. On przychodzi, lepiej się czuje. I już wiemy, że chodziło o potrzebę przynależności, tak? Mhm. Czyli my mamy kilka rozwiązań. Nie masz jak tego wygooglać, Tak. No, ale może dlatego, że wiesz, no, że tutaj podałeś taki przykład bardzo bardzo wielowymiarowy, bardzo. To też tak, To też bardzo jest bardzo humanistyczny, tak? Dobrze, to niehumanistyczny przykład, proszę. Profesor Einstein zadał sobie pytanie, jakby to było dosią dosiąść cząsteczki światła? Znamy wszyscy to pytanie. On naprowadził go, to pytanie naprowadziło go na myślenie te fizyki rozumianej tak, jak ją rozumiemy mniej więcej dzisiaj, załóżmy. My też wiemy, jakby to było dosiąść cząsteczki światła. To jest nam odpowiedź. Zajebiście by było. <gry> Dlatego, że my nie mamy wiedzy merytorycznej. No. Ja, jak wygooglasz odpowiedź na to pytanie? Ona ci, myśl, do myślenia kreatywnego potrzeba jest wiedza merytoryczna w środku. Ja mus, mój mózg musi mieć sprawność w obracaniu faktami. <gry> Żebym ja wiedział na przykład, jako architekt, jako inżynier, jako lekarz, e, muszę wymielić to wszystko w swojej głowie. Oto tam najpierw musi być. Mhm. Żeby mój mózg w wolnych chwilach zaczął się zastanawiać, czy kropki, które tam mam, nie są możliwe do połączenia w inny sposób. One tam najpierw muszą się znaleźć. To się nie weźmie z niczego. Teraz... Bo szukając w internecie, to ja mogę już skopiować, to jest taki kapitalizm karaoke, jak mówi Kiel Nordstrom, czyli że wszyscy śpiewają to samo. Nie? Wiesz co, no teraz są aplikacje, które próbują to robić. Że notujesz, notujesz, notujesz i tam te połączenia ci się robią same. Tak, nie, musimy się zastanowić nad tym, bo nie, nie róbmy też z technologii magii. Każdy algorytm ma intencję na razie e, w, i ta intencja no jest intencją taką powiedzmy sobie zawsze napisaną przez jakąś grupę informatyków, więc jeszcze sztuczna inteligencja tak nie działa, ale może się okazać, że kiedyś będzie. Na razie jednak w większości profesji nie będziesz miał na to wszystko czasu. Na rozmowie rekrutacyjnej nie będziesz miał czasu. Na zebraniu z zespołem, o, proszę, to jest dobry przykład. My jednak uważamy, że osoby pewne siebie to są osoby kompetentne. Tak mi nie mylimy pewność siebie z kompetencją. W związku z tym, jak ktoś mnie o coś pyta i ja nie wiem i mówię, że muszę poszukać, teoretycznie to powinno świadczyć o mojej mądrości, gdyż poddam to refleksji, zastanowię się, moja opinia będzie wyważona i zweryfikowana. Ale my w ogóle tak nie myślimy. My uważamy, że kompetentna osoba zna odpowiedź od razu. I to im szybciej, tym lepiej. W związku z tym, no to jest tak, o co mnie teraz pytasz? My byśmy w ogóle nie pogadali, jak ja miał wszystko googlać, co teraz mówię. No, no co to by była za historia? Więc ten, ja wiem, że to jest fajny argument, że wszystko jest w internecie. Jednak życie takie nie jest na razie. Tak jednak nie. Czyli jeżeli my mówimy naszej córce, że okej, okay, no to jeżeli tam nie masz ochoty robić tej pracy domowej, to możesz jej nie robić. Jeżeli się trójkę, to spoko, nie ma problemu, że inne rzeczy tam są ważne, a nie to, to. To dziecko, jak mówi stare przysłowie pszczół, dziecko powinno być w domu najważniejsze, ale być może nie powinno o tym wiedzieć. To jest takie potoczne myślenie. I zobacz tutaj, my jak bierzemy jakiś zestaw wartości, to, to nie można ich od siebie oddzielać. A my mówimy, że nie warto się starać. Warto dzieci mają wkładać wysiłek w to co jest do zrobienia. Mhm. I to jest i to jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, ale też kwestie tego, żeby wypracowywać u siebie swoją świadomość emocji i emocjonalne wspieranie myślenia i nauki, czyli wiedzieć, że nie odkładać nauki na koniec. Że to jest coś, co jest ważne w tym momencie. Więc to nie jest tak, że masz nic nie robić, bo wszystko będzie dobrze, przyjdzie książę i cię zabierze, mm -hmm. do jakiegoś miejsca, gdzie system edukacji nie musi ci niczego oferować. Tylko my raczej pracujemy z dziećmi tak, żeby one widziały sens podejmowanego wysiłku. Więc my nie możemy tak powiedzieć komuś, żeby się w ogóle nie starało, bo się nic nie stanie. My wspieramy to, jak to zrobić, żeby to dobrze zadziałało. Ale my też wiemy, że w zasadzie na poziomie treści. To, to nie ma znaczenia takiego dużego, ale na poziomie struktury ma. Na poziomie struktury ma. Bo to jest do, do zrobienia. To też pytanie, jak to dziecko się będzie czuło, jak wszyscy dostaną dobre oceny. No więc to a chciałam my, powiedzieć, że a... też jest właśnie to otoczenie, tak. w którym dziecko się znajduje. I nawet jak tak powiesz naszej córce, to ona jednak się czuje z tym źle, że nie zrobiła. Tak, tak. I że... tak. Wszystkie no, może, no, bo, bo, no, bo, no, bo jest kwestia właśnie współ, jakiejś tej rywalizacji, tak? No, 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 to, to też to jest, jest pytanie takie, czy, że, się, że, 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 że tak jak mówi Gosia, musisz się wpasować w system, bo możesz chodzić do szkoły, która jest szkołą Montessori, ale w którymś momencie to dziecko na przykład będzie próbowało pójść na studia. A, A żeby zrobić testy, trzeba umieć robić testy. No, po prostu nie ma siły. To jest tak abstrakcyjna umiejętność. Nawet e, w Ivy League, jak ktoś chce w ogóle skończyć. Prawo w Stanach Zjednoczonych. Powiem Państwu, jak to jest bardzo abstrakcyjna umiejętność. Jaka jest Pana umiejętność w rozmowie rekrutacyjnej? Otóż umiem rozwiązywać testy. E, jak tak. tam, żeby skończyć, e, dostać się, do, być dobrym prawnikiem, Aha. to trzeba skończyć dobrą uczelnię. To, jest, to nie, w ogóle nie ma innej opcji. Tak. Dobrze, żeby dostać się na dobrą uczelnię, trzeba zrobić testy. Już nie mówiąc o tym, że trzeba masę pieniędzy wpompować w edukację, ale zrobić testy. Tego się trzymamy. Te testy są zrobione tak, że one mało dotyczą tego, co było w szkole, więc musisz się Iść na kurs robienia testów, który w najlepszym razie trwa dwa lata, już się nigdy do niczego potem nie przyda. Tak. I te testy, to jest na przykład taki test, że teraz no, rzeźbię, ale chcę pokazać jaka jest skala tej sytuacji, że masz 40 minut, żeby odpowiedzieć na 120 pytań. W związku z tym te testy wymagają czegoś dokładnie odwrotnego niż my będziemy potem wymagali od prawnika. Czyli ty, ty masz patrzeć i wiedzieć taką najbardziej oczywistą rzecz. Nie szukać niuansów, nie no. zastanawiać się nad drugim dnem, nie balansować. Nie, nie, nie. To w ogóle nie. To potem się będziesz przez 4 lata uczył czegoś kompletnie innego. Czyli my robimy rekrutację z tego, czy ktoś jest niski, a potem by nam się przydało, żeby on jednak był wysoki. Nie? Takie, tak... Wykształcimy go na wysokiego. Sobie. Dokładnie. Więc to jest aż taki poziom abstrakcji. Ale jednak, jak moje dziecko się tego nie nauczy... To się na taką uczenie nie dostanie, bo nie ma szans, żeby osoba bez przygotowania, która nie uiści, po prostu przejechała się przez coś takiego, że musi zrobić jedno pytanie, załóżmy na 20 sekund. Tak to w ogóle nie ma takiej możliwości. No, więc ten system, jakby on się sam wspiera. No, ale to w takim razie załóżmy, że edukacja domowa. I mówimy, że dobra, dziecko nie musi iść w ogóle na studia. To może wtedy to ma sens? Ma. Niemniej jednak, bo to nie chodzi o to, żeby to dziecko nic nie umiało albo się nie uczyło. My mówimy tutaj o tym, żeby dzieci uczyć, ale żeby podejście do edukacji było inne. Mhm. Czyli nie takie, że ja robię 10 fraszek, bo muszę je przerobić, tylko robię jedną, ale długo. Jednak Ona jest głęboko. ciekawa. Zastanawiamy się nad wszystkimi rzeczami, które były powiązane. Czy jakieś wątki biograficzne autora tam są, ale nie, czy są wątki biograficzne autora. Tak, on też miał córkę. Dobrze, dziękuję. Przejdźmy dalej. Nie? Tylko co to. Co, co ludzie w ogóle myślą o swoich dzieciach przy tej okazji, tak? czy, czy to o czymś świadczy? Czy on miał jakieś specyficzne? Czy może być inny typ rodzicielstwa? No to wiesz, to jest jakiś miliard rzeczy, które mogą ci się pomóc trochę utożsamić z tą sytuacją. I to jest efektywne, tak? Czyli nie pędzimy przez program, tylko się uczymy ważnych rzeczy, podobnych tych, co mieliśmy. Nie jest tak, że się nie uczymy i wszystko będzie dobrze, tylko cały czas wkładamy wysiłek, tylko innego rodzaju. Bo wiemy, że, że człowiek woli być odkrywcą, a nie jest wiadrem, do którego się leje. No. Czy w, by, Często wspominasz tutaj w tej naszej rozmowie o wysiłku. Czy wysiłek i dyscyplina to to samo? No nie. Czy dyscyplina pomaga w robieniu wysiłku? <słuch> dyscyplina pomaga. E, mówimy, że jedną z ze składowych talentu, a kiedyś się też mówiło, że jedną z części charakteru jest to, żeby umieć się zabrać do tego, na co człowiek nie do końca ma ochotę. Mhm. E, I oczywiście są takie momenty, że człowiek jest bardzo zmęczony. I wtedy zakłada najpierw maskę sobie, a potem dziecku. Tak? Najpierw ja się muszę doprowadzić do ładu, żeby tak jak w samolocie, mhm. a potem dopiero. I dzięki temu też mamy lepsze decyzje, bo dobre decyzje podejmujemy w dobrym stanie. A, i, a jednocześnie też dziecko się uczy, że ma prawo do swoich pięciu minut i to samo powiedz swoim dzieciom, jak będzie miało. Nie? Że teraz pani ma relaks, nie? bo teraz pan ma relaks. I sobie odpoczywamy. W związku z tym praca nad, nad tym, że mnie ja się potrafił zmobilizować, jestem trochę zmęczony, że się potrafił zmobilizować do pracy nad sobą, czyli ta moja praca nad sobą, jest właściwie kluczowym elementem w życiu, bo w życiu nie ma samych fajnych rzeczy, no, nie ma samych trochę przyjemnych rzeczy. Jest też fura, tak, fura takich rzeczy. Co jak ktoś nie ma ochoty robić, to jak mówi stary powiedzonko musi się nauczyć robić z niechęcią po prostu. No i czuję, że mi się nie chce, ale się nad tym za bardzo nie zastanawiam, bo bym się rozbeczał. Mhm. Bo się nie zastanawiam nad tym, że muszę umyć okna, a, a wiem, że one zaraz znowu będą brudne. Nie, nie myślę o tym, że, że tak zaraz będzie, tylko raczej staram się zrobić to, co było do zrobienia. Dlatego my też z dziećmi nad tym pracujemy, żeby one nie musiały, nie muszą wkącić, wchodzić w kontakt ze, kontakt ze swoimi emocjami za każdym razem, jak jest coś do zrobienia. Bo niektóre rzeczy po prostu są do zrobienia. Mhm. A niektóre przychodzą nam z czasem, że nie. I nie unikniemy takich sytuacji. E, w, chyba Kazimierz Obuchowski powiedział, że to jest wielka zmiana życiowa, że ona następuje mniej więcej po 40 roku życia. Czyli człowiek się zorientuje, że do tego, mo orientuje, że do tego momentu realizował plan kulturowy, czyli idź tam na księdza, bo kto ma w domu księdza, tego nie spotka nędza. Mhm. Albo bądź skrzypkiem, albo ojciec nie mógł i mama nie mogła, ale ty będziesz mógł. I proszę, teraz będziesz... Ty, to jest taka, jak się to nazywa, to jest taka osobowość, osobowość nadana, nie, to mogę się pomylić, ale tożsamość nadana, to jest taka typ tożsamości, który my przyjmujemy bez analizy alternatyw. Czyli ja będę lekarzem, bo mi tak rodzice mówili. Się uczę, 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 nagle mam 40 lat i nagle rozumiem, że ja nie chciałem nigdy być lekarzem. Ja w ogóle tego nie lubię. I o tym się mówi często w kontekście kryzysu wieku średniego, że ja zostawiam to wszystko i tam w pieczarki w Bieszczady staję się podróżnikiem, uprawiam lawendę, zaczynam grać na skrzypcach, przestaję grać na skrzypcach, bo od tego momentu stwierdzam, że zrealizowałem już plan kulturowy i teraz to jest pora na to, żebym ja po prostu porobił to, co ja chcę. I w przypadku ludzi bardzo często... A w przypadku kobiet jeszcze ciężej. To jest zawsze w drugą stronę niż było do tej pory. Czyli jak kobieta na przykład była przedsiębiorcą, to teraz mój tera pani se w domu pobędzie. A jak pani se była w domu, to mówię już, co pani nabyła w domu, dziękuję. Teraz już kanapeczki nie trzeba robić dzieciom, bo dzieci mają 37 lat, te dzieci same zrobią kanapeczkę. A ja teraz idę do pracy, będę tam mikroprzedsiębiorcą albo makroprzedsiębiorcą, będę coś tam robiła. Nie? Więc, <kłysk> więc e, i, to jest, i, i ten wysiłek jest jeszcze z jednego powodu istotny. Jeszcze zaraz powiem, dlaczego wiedza merytoryczna jest istotna, bo teraz mi się przypomniał bardzo ważny wątek, on jeszcze do nas wróci, ale, ale powiem, dlaczego wysiłek jest istotny, bo my satysfakcję w życiu mamy z rzeczy, które nam przychodzą z trudem. Mhm. I to jest też ważne, żeby człowiek wiedział, jak jest mały, żeby wiedział, jak jest duży, żeby wiedział. W ramach tej pracy nad sobą, my często mówimy, że dzieci nie muszą jej zbyt wiele wykonywać. Myślę, że najbardziej dosadny przykład, że powinny jest w. I, I tu mamy sporo do powiedzenia, że mama musi znieść wszystko. Dziecko się tarza po podłodze, tam w smarkach i ślinie, ale mama musi być spokojna. Dziecko tam wychodzi przez okno z krzykiem, chrzanić nogi, mama musi być spokojna. Otóż mama nie musi znieść wszystkiego. Dlatego, że mały człowiek ma też pracować nad swoimi emocjami. I to jest jego obowiązek. Na początku mniej, potem bardziej, a potem coraz więcej. To nie jest tak, że rodzice wszystko mają znosić. Nie, nie, nie. Każdy ma swoją pracę do zrobienia. I ten wysiłek, jakby wracając, on odzwierciedla takie nasze, jeden z dwóch poczuć, poczuć satysfakcji. Profesor Kahneman mówi, że mamy ja doświadczające. Ja doświadczające, to jesteśmy my teraz. Ja doświadczające najczęściej karmi się obecnością osób, które nas kochają. Czyli ja się czuję dobrze, bezpiecznie, jestem w otoczeniu ludzi, które trochę na mnie uważają, to jest fajnie, mam ciepło w pupę, Leżę se na miękkim, pupa się bardzo łatwo do miękkiego przyzwyczaja, tak jak wiemy, drink z parasolką, w słoiku mochito z jarmużem patrzę, koton Balls i wiszą te wszystkie modne rzeczy, hashtag content, hashtag estetyk, hashtag follow for. Follow. <ścoughs> I mam to, mam to wszystko zabezpieczać. To jest ja przeżywające. Mhm. Ale jeżeli je tak przewlokę za długo, to wieczorem se zadam pytanie, czy to był dobrze spędzony dzień? I mogę odpowiedzieć, że jeden tak, ale po dwóch. Już nie bałdzę. Już po trzech mnie zaczyna nosić. Bo się o mnie upomina ja, które jest ja wspominającym. A ja wspominające najwięcej satysfakcji czerpie z, czerpie z pokonywania przeciwności. Czyli z mojego sukcesu. Czyli ja muszę pokazać, że jeszcze, jeszcze kurna dam radę. Jeszcze czek się dźwignie. Jeszcze czek potrafi zrobić coś trudnego. Może dlatego, na to K2 wchodzą. Być może tak jest. I, i to jest. E, zaraz przejdziemy do drugiej historii, bo e, uprzedzając fakty, wiem, że chcesz, chciałeś mnie kiedyś zapytać o słodycze, tak. więc ja o tym opowiem. No, dokładnie. Więc to, to się bardzo łączy. Ale my też przez to wiemy, że jak ja teraz siedzę długo, czasami czas ma być zmarnowany. Zaplanowałem go na czas w cudzysłowie zmarnowany, czyli jestem bezproduktywny. Człowiek jest o wiele większą liczbą rzeczy niż jego produktywność, więc to nie jest tak, że my go... Ale czas zaplanowany na zmarnowanie to nie jest czas zmarnowany. Mhm. Po prostu. Bo jak on teraz się regeneruje, ale w długim terminie, profesor Kahneman mówi tak, kiedy zajmowałem się tą problematyką, zacząłem, myślałem, że ja przeżywające jest ważniejsze. Wygląda na to, że ja wspominające jest ważniejsze. Że my o wiele bardziej budujemy swoje szczęście i satysfakcję w życiu z tego, czym mamy co wspominać, że coś zrobiliśmy, a nie jak, w jakim momencie jesteśmy, bo to jest bardzo ulotne. W związku z tym, mobilizowanie się do wysiłku ma o wiele więcej sensu, niż by nam się wydawało. Ono podróżuje nie tylko wysokie poczucie w nasze wartości, ale stabilne. Bo można je mieć i poczucie wysokie, ale niestabilne, tak? e, A jeszcze jest druga sprawa, dlaczego nam się do tego trudno zabrać. I a propos tego cukru. Czyli pytanie, dlaczego człowiek nigdy nie tęskni za pączkiem, jak za wieloma innymi rzeczami. Hmm. Bo e, jest taka m, badaczka, ona nazywa się Hedy Widzisz, też mógłbym to teraz googlać, w ogóle byśmy nie pokadali. E, Hedy Kober. No, no, dokładnie. <laughs> bo czekaj, bo kiedyś coś czytałem gdzieś, mi mignęło, ale teraz muszę to znaleźć. E, ona zajmuje się nagrodami długoterminowymi. Ona mówi, że dopamina nie jest hormonem nagrody w jej rozumieniu, ale jest raczej hormonem tęsknoty. I teraz tak. Wyobraźmy sobie, że zjemy ponczusia. Ponczusie jest pyszny, cieplutki. Taki, że wiemy, że siódmego dnia Bozia robiła ponczusie i nie odpoczywała. Jemy tego ponczusia. I nie możemy. Jak tylko tam poziom cukru spadnie, to teraz zaczynamy myśleć, że drugi. Załatwiłby sprawę. Nie? I nie możemy przestać o nim myśleć. A jak dawno jedliśmy ponczusie, albo komuś z Państwa teraz o tym powiedziałem, mu się co się dzieje z ponczusiem, jak się ciepłego włoży, on się tak rozlewa delikatnie i Państwo mają usta pełne śliny. To pytanie jest takie: co z siłownią? Człowiek się nosi, żeby chodzić na siłownię, kupi rzeczy na siłownię, shaker do białka, kupi sobie bidon, kupi leggings, żeby dobrze na Insta wyglądało. Wszystko ma. Stoi. Nie może się zmobilizować. Jak się zmobilizuje, idzie, wraca z tej siłowni, jest mega szczęśliwy, usatysfakcjonowany. Pytanie brzmi następująco. Dlaczego 23 godziny później wszystko jest od początku? Dlaczego my nie możemy tęsknić za siłownią tak, jak tęsknimy za pączkiem? Dlaczego serce nam nie podpowiada tego, co w sumie powinno? Że jednak lepiej żyć zdrowo, a nie pchać w siebie pączki. No bo efekty, I efekty siłowni są później. <noise> Dokładnie. Kober mówi, że my mamy układ nagrody zbudowany do. Tych czynności, które same w sobie niosą nagrodę. Czynności, które same w sobie są nagradzające. Pech chce, że oprócz cukru jest to seks to akurat nie Pech, ale w sumie dobrze. Hazard, alkohol, czyli narkotyki, bo alkohol z narkotykiem jest tylko, że społecznie akceptowanym do pewnego momentu e... no, tam pornografia, cała reszta rzeczy, które mamy. Ten układ dopaminowy, czyli jak jem pączka, to samo jedzenie pączka jest przyjemne, mhm. a bycie na siłowni nie. Bycie na siłowniczek, jak próbuje nie ulec biodegradacji, to potem my czujemy satysfakcję, i układ nagrody już tego nie łapie. Dlatego wiedza merytoryczna jest potrzebna do tego, bo ona mówi, że jest właściwie jeden znany nauce sposób na razie, żeby zacząć trochę tęsknić za siłownią. To, bo do tego momentu, jak z pączkami, to ona mówi, że prawdopodobnie nie da się dojść, ale trzyma kciuki, bo być może tam się komuś uda, ludzie są różni. Po pierwsze, musimy zbierać informacje merytoryczne, dla których przesadzanie z pączkami jest niedobre. Mhm. Bo Światowa Organizacja Zdrowia już mówi, 80% zdrowego jedzenia, 20% niezdrowego. Jak ktoś próbuje, będzie sobie odmawiał pączków cały czas, to tak mu potem tymi pączkami odbije w drugą stronę, że może się okazać, że jeden organ do trawienia cukru nie wytrzyma. Hmm. Że to po prostu 20% niezdrowego jedzenia jest dopuszczalne. I żeby lepiej się nie siłować z tym, bo to, to jest. To mówiłem, że pizza raz w tygodniu to jest okej. Okay, tak, no. bo to jest jazda w ścianę. To, to się statystycznie źle kończy. No ale też możesz się na taką siłownię omówić z kolegą, z koleżanką. i To jest wtedy social już... accountability wtedy, nie? Tak, tak. To tak, jest, dodatkowy... tak, Stereo mówił, że, drugi, że że przyjaciel to jest drugi ja. Że jak pierwszy ja się nie da, to drugi. Ale my mamy zbierać wiedzę merytoryczną, dla której mm -hmm. przesadzanie z pączkami jest niedobre. Wiedzę merytoryczną, po co ja chcę chodzić na siłownię. Mm -hmm. Zdrowie nie jest. Wartością dobrą samą w sobie, zobie jest wartością utilitarną, czyli ja mhm. jestem zdrowy po coś. Wtedy jestem bardziej wytrwały, żeby być dłużej sprawnym tam ojcem, sprawną matką, żeby bardziej kochać, żeby pomóc światu. Ludzie znajdują jakieś wartości. Oraz zbierać informacje o tym do skarbonki takiej pamięci, jak się czułem po. Mhm. Czyli właściwie z tych trzech elementów. Ja potrzebuję dwóch, które, które są argumentami takimi, albo nawet właściwie trzech merytorycznymi bardzo. Nieintuicyjnymi. I jeżeli tego mi się nagromadzi, to ta szalka powoli zacznie się przegibywać. I ja nie każdego pączka zjem, nie na każdego będę miał ochotę, łatwiej sobie odmówię drugiego i chętniej pójdę na siłownię. Ale możemy to tylko zrobić przez rozum, a nie przez to, że ja w ogóle wiedzy merytorycznej nie mam na ten temat. Tak? Bo, bo normalnie to mi serce podpowiada pączki. Jedzenie pączków. Nie doprowadzi do najlepszych efektów w życiu. No, niestety, intuicja podpowiada nam dobrze tylko wtedy, na to też mamy badania. E, intuicja dobrze nam podpowiada tylko wtedy, kiedy bodziec jest powtarzalny, mamy wiele doświadczeń i możemy łatwo ewaluować wyniki naszego postępowania. To wtedy nam podpowiada dobrze. A, ale intuicja w ogóle podpowiada nam zawsze, bo intuicja jest takim systemem myślenia, który nie generuje wątpliwości. Tylko musimy wiedzieć, że jak nie mamy doświadczeń, to nie mamy żadnej gwarancji, że to, że intuicja jest pewna. To Nie znaczy, że ma na to dowody. Ona po prostu wypluwa doświadczenia takie, o tak jak na wróżbach, nie? że się tam wróżysz, wróżysz, co mi wyszło z wosku? No nie wiem. A serce, co ci mówi? No Andrzej. Nie? E, <laughs> więc intuicja zawsze da nam wynik. I super, bo proaktywność jest użyteczna w życiu. My wolimy ludzi, którzy są proaktywni, niż którzy próbują wszystko przewidzieć. Jednakowoż e, to jest. Wróżba bez pokrycia, bym powiedział. Jeżeli nie mamy doświadczeń kompletnie wiedzy merytorycznej. To doświadczenie, jak powiedzieliśmy, musi być ehm, powtarzalne, ehm, musimy, musimy mieć doświadczenie i musimy móc ewaluować efekty naszego wyniku. żeby, żeby, żeby my wiemy, że wtedy intuicja okej. Okay. No dobra, no to jak nauczyć dziecko takiego powtarzalnego wysiłku? Jak to dziecko raczej jest w trybie pod tytułem Ja chcę tego pączka? E to, to wiesz co, muszę powiedzieć, że na większość emocjonalnych problemów odpowiedź jest jedna, cierpliwie powtarzać. I w sumie po pierwsze rodzic, tak jak każdy człowiek, łatwiej zmienia świat przykładem, a nie opinią. Mm i jeżeli wprowadzamy różne zasady, to dobrze by było, żeby w dużej mierze były to zasady dla wszystkich, a nie tylko dla dziecka, bo ono się czuje jak jakiś mutant taki w domu, że w ogóle nie wiadomo. Nie, po prostu tak jest. Dzieci o wiele łatwiej łapią zasady, w tym domu wszyscy po sobie sprzątają. Mhm. Oczywiście w pierwszej kolejności pójdzie sprawdzić, czy my posprzątaliśmy, no. jak to powiemy na głos, to jest jasne. Ale to właśnie tak jest, bo ludzie są generalnie równi. Tak, jak nasze życie, tak samo ważne, jak życie tego dziecka. My to sobie wszyscy po sobie próbujemy sprzątać, a jak nie, no to ktoś tam zwraca uwagę. Oczywiście, że nam to, nas to denerwuje, ale generalnie się do tego stosujemy. A nie że tylko dzieciom czegoś nie można. Nie? Albo my na przykład palimy, dziecko ma 20 lat mówimy ty nie pal, bo to jest kupa jednak palenie to jest niedobre. To my uczymy wtedy dziecko. Swoim przykładem, żeby paliło i mówiło, że jest to niezdrowe. Tak. Tak? Bo, bo nasz przykład jest wtedy dość wyraźny. To jest pierwsza, pierwsza historia. Czyli wprowadzamy reguły miejsca, a nie reguły do osób. A druga sprawa jest taka, że cierpliwie powtarzamy fakt, że w, to już chyba wszyscy wiedzą, że fala dźwiękowa z ust rodzica e, to jest taki specyficzny typ fali dźwiękowej, co dociera do adresata po 40 latach, ale jednak dociera. I człowiek internalizuje ten dialog wewnętrzny. Nawet jak ktoś mu mówi, nawet takie proste czynności ludzie referują. Matka zawsze na dno stała, mówi tak, odkurzaj w tym kącie, bo w takich kątach, na więcej króżej, mówię, wiem, tak jak w dniu świra, musisz tak skrobać to mazełko, bo zmarznięte. Wiem, mamusia mi powtarza całe życie, że mam skrobać, a ja skrobię, a mamusia mi dalej powtarza, że mam to skrobać, nie? A potem ta mamusia się wyprowadza albo dzieją się z nią jakieś tam straszne, smutne, żałobne rzeczy, i my bierzemy odkurzacz i słyszymy ten głos. Musisz w tym kąciku takie, i my. Kurno, jeździmy w tym kąciku. Denerwuje nas to, ale jednocześnie tram w głowie zostaje. Bo mm, oczywiście, że sytuacje są irytujące i my się będziemy denerwowali, bo człowiek to też no, nie jest do końca tam panem swoich emocji. Taki buddyzm nie jest też do końca super użyteczny, ale agresja z kolei też nie jest użyteczna. Agresja jest bardzo kosztowna, on odbiera ludziom, Poczucie takiego sprawstwa i pewności. My chcemy, żeby dzieci próbowały i się uczyły. A do tego muszą mieć poczucie, że wszyscy jesteśmy w tej samej, po tej samej stronie w domu, że ich wysiłek ma sens jakiś. A nie, że my ciągle szukamy, co one robią nie tak. Bo dzieci wiele rzeczy robią nie tak, bo jeszcze nie wiedzą, co się może stać, co się stanie i tak dalej. Wiele z tego to nasze własne lęki oczywiście. To zostawiamy jakby w ale wiele po prostu. Więc my... Ale dzieci tego nie rozumieją. Więc my tłumaczymy jeszcze raz. Lepiej tak. Możesz tak, Wygocki zajmował się tą problematyką, takim badaczem dzieci, trochę niedocenianym w dzisiejszych czasach, ale wiele osób o tym pamięta. Mówił że to jest trochę jak układanie puzli. Że są takie puzle, że dzieci same nie ułożą. Wtedy rodzic musi ułożyć za to dziecko. Ono może być w pobliżu, może się patrzeć na to, może wiedzieć. Możemy robić przelew za szkołę albo za komitet rodzicielski i tłumaczyć, ile to jest. Dzieci powinny wiedzieć, ile rzeczy kosztują. i Wiedzieć, jak to wszystko wygląda, żeby pieniądze nie były dla nich magiczne. Są też takie sytuacje, że dziecko może zrobić samo. Tylko tu oczywiście pamiętamy zawsze, że dziecko potrzebuje w domu rodzica, a nie trenera. Więc nie zawsze jak może zrobić samo, to ma zrobić samo. Czemu jest zmęczone, chore, głowa je boli. Nie powiemy, zrób sobie herbatę, masz 38 stopni, ale chyba herbatę umiesz to zrobić, nie? No bo jednak są takie sytuacje, że człowiek może trochę sercem pomyśleć, że to nie... Ale jeżeli... Soku, soku, i widać, że temperatura normalna, tylko tego. A my też coś robimy, bo nie nadążamy, bo dzieci czasami myślą, że rodzice mają dzieci, dlatego że nie mieli co robić. Nie? Po prostu ich potrzebowali kogoś takiego, kto by im jakby tak dzień wypełnił, takimi różnymi mniej lub bardziej abstrakcyjnymi czynnościami. To my, rodzice wtedy uczymy, że dzieci sobie lepiej radzą, jak my jesteśmy niekompetentni. Więc siadamy koło nich i też żyjemy soku, soku. To dziecko pyta, co robisz? A my mówimy: No, krzyczymy, krzyczymy, może przyjdzie, nie? Nie, nie przychodzi. Albo dziecko mówi: Nie ma skarpetki. A my stajemy nad tym dzieckiem i mówimy: Kurna, nie ma. Faktycznie. Rzeczywiście, ale takaż żeby nie było? Zobacz, czy jest już nas w domu ktoś z jedną nogą, bo wszędzie jego skarpetki są rozwalane. Nie ma w ogóle ani jednej pary. Nie? Dziecko stoi, bo, Boże, tato tu jest, no nie widzisz. O rany, rzeczywiście, nie? Idziemy, ale to musi być głęboko, to musi być głęboka, mądrzejeska i dzieci lepiej reagują na to, jak się mogą czymś wykazać przed tobą. Przykład, a nie, że ty mówisz ja wiem, ale ci nie powiem. Nie, nie, nie. Dziecko ci pyta, jak napisać wypracowanie, a jaki temat? No, tato, zeszły, najlepszy dzień wakacji, ty byłeś ze mną, to coś wymyślisz. Tak, tak, nie, i siedzisz. Siedzisz, myślisz, kurde, najlepszy dzień wakacji. I mówi, Tato Jezu, pięć zdań, na no, cokolwiek jakieś na początku. Tam, no, że na przykład w zeszłym roku na wakacjach byłem nad Morzem, to mówisz: Boże, pisz, pisz, bo my zapomnimy to. To jest super pierwsze zdanie, nie? Więc my się oduczamy w pewnym momencie, że my nie musimy być hiperkompetentni, mhm. małe dzieci się na to nabierają, tylko dzieci chcą się wykazywać i potem nam co staje. Dziecko trafia do liceum, mówimy, no masz hiszpański w domu, to po hiszpańsku niestety nikt. Ile wyniesiesz ze szkoły tyle twoje. Ci nagle okazuje że dziecko ma czwórki i piątki z tego hiszpańskiego, nie? bo wie, że jak się nie skupi, to w domu niestety tata z mamą koły dębowe. Nie? I tam może po angielsku trochę bąkną, ale hiszpański to jest czarna magia. I i, i, my się, i dlatego Wygocki mówił, że czasami. Że dzieci powinny te, te puzzle, które robią same, układać same. Im częściej tym lepiej, żeby dochodziły do wprawy, żeby nie było tak, że pierwszy raz w życiu mają nożyczki, jak trafiają na studia medyczne, bo to już jest za późno, żeby nabrać wprawy w cięciu, niestety, żeby nie było tak, że igłę i nitkę dostają wtedy, że nie umieją przekopać czegoś, że nie umieją uweregulować wody w kranie, że nie umieją gotować, itd. dalej. To wszystko oczywiście w bezpiecznym środowisku, ale mają nabierać wprawy, że nie stawia się patelni tak, żeby rączka wystawała na środek. to są takie życiowe umiejętności. My wszyscy jako rodzice potrafimy sobie wyobrazić milion scenariuszy, co się dzieje, ale możemy stać obok albo albo uważnie obserwować z daleka i rodzice są w tym mistrzami, ale dziecko ma to robić samo, od początku do końca. Wygodski mówi, nie dotykać w ogóle tych puzli. Nie popatrz, jak robię. Popatrz, jak robię, to jest na to moment, a potem już nie. Dlatego, że z tego się bierze wprawa i satysfakcja, że ja jednak umiem. A potem dziecko zostaje w domu samo i myśli tak, Boże, rodzice wyszli, chyba umrę z głodu. A potem myśli tak, w sumie, jak się tak skupię? Nie wiem, czy pamiętacie, ale każdy ma w dzieciństwie takie wglądy prawie. Jak się skupię, to ja wiem, jak się robi jajecznicę. Tu są jajka, tu jest patelnia, tu mógłbym to podgrzeć, no mam 27 lat w sumie, może mógłbym podjąć to wyzwanie, nie? I, i albo zosta- ja tu mam pojechać, kurde, taki fajny był zeszyt w tym sklepie. W sumie ja wiem, jak do tego sklepu dojść, ja wiem, gdzie on jest. To nie jest tak, że on jest w próżni sklep, tak jak się małym dzieciom wydaje. Ten sklep się idzie tu, i tu, i tu, no i tu jest ten sklep. I potem z powrotem idzie, jest dom. To może ja mogę pójść sam do takiego sklepu, se kupić zeszyt. Nie? I dzisiaj zaczyna się to kleć. To jest mega dla nich odkrycie i mega satysfakcja. I przychodzą z miną spajderaną: Mamo, kupiłem długopis w papierniku. Naprawdę tak, Powiedziałem, Dzień dobry, poproszę długopis. Pani powiedziała: Jakie? Powiedziałem: Niebieskie. Mówiła: Dwa trzydzieści. Ja powiedziałem: Proszę, proszę mi że to Pani wydała: Powiedziała, Bardzo mądry chłopiec. Ja wyszedłem, mamo z nieprawdopodobnym: No brawo, może i pracę znajdziesz kiedyś. Nie? Także to, to są historie, na które my chcemy. Chcemy, żeby dzieci robiły nas wrażenie i dawać sobie tę szansę. No, i pytałeś jeszcze, bo, 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 bo Twoje pytanie też było o tym, jak pracować. I Wygocki mówił, że jeszcze jest trzecia grupa puzli, takich, które dzieci potrzebują pomocy, czyli potrzebują przewodnika. I wtedy się staramy pomagać jak najmniej. Właściwie to nam najbardziej zależy na tym, żeby dziecko jak najszybciej próbowało. I zobaczyło, co się stanie. Jak najmniejszą liczbą, ilością informacji. Nie weź jajko, prepare, ale uważaj, bo jak będzie a uważaj, bo jak będzie zgniłe, a uważaj, bo jak będzie gorące, a uważaj, bo jak będzie i to dziecko już w końcu, już mu się wszystko pomieszało, bo przecież pamięta jedną, dwie albo trzy rzeczy. A my cały czas, a uważaj, a twoja babcia kiedyś się wylała, i potem saraj stropy ze skórą zdjęła, i to dziecko już w ogóle nie chce tej lecznicy robić, bo zaraz pewnie wszyscy umrzemy. Nie, nie, nie. A Wygocki mówi tak, żeby kilka puzli zakryć, i mówi tak, patrz tylko na puzle, które z jednej strony mają gładką ramkę, bo będą. Nie patrz na żółte, albo patrz tylko na żółte. Czyli my nie dotykamy tych puzli, ale dajemy dziecku takie wskazówki, jakie pytania mogłoby sobie zadać. Co jest dla ciebie ważne? Powinnam się z nim mama umawiać, czy nie? A, jak, a co jest ważne dla ciebie w innych ludziach? No, nie wiem, żeby był miły. Jest miły, no to chyba można spróbować. Nie? A jak mam, a co ja mam zjeść? A co jest dla ciebie ważne? A, jak byś, a, 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 a co ci sprawia przyjemność w ciągu dnia? Czyli my pomagamy dzieciom nabrać takich nawyków myślowych, które robimy. I w miarę możliwości staramy się nie udzielać odpowiedzi, bo odpowiedzi nie są ciekawe. Dlatego niektórzy mówią, że taki system edukacji, który udziela odpowiedzi na wszystko, po prostu nie jest ciekawy. Mhm. Bo my najbardziej interesują historię. Każdy z nas, jak zaczynał proces edukacji, to myślał, że dorośli po prostu wszystko wiedzą. Że ty żyjesz, 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 masz 18 lat, budzisz się rano mówisz: Aha! Ha, ha, Jestem po bo drugiej stronie. stronie". To ja wiem o co chodzi, <gry> oczywiście, naprzód, nie? Dopiero potem się orientuję, że to niewiele się zmienia, jednak niestety. Ale nas bardzo się interesuje, nagle się dowiadujemy na fizyce, że nie ma spójnej teorii grawitacji, że my w sumie nie wiemy o co w tym chodzi. Albo, że jeśli chodzi o biologię, to my daleko sięgamy, ale nie jakoś za specjalnie, i że wielu rzeczy kompletnie nie wiem. Jeżeli chodzi o działanie mózgu, nie mamy pojęcia, I że to jest ciągle do odkrycia. Albo, że już nie mówiąc o jakichś poważnych chorobach, które leczymy u myszek, a u ludzi nie, jak na przykład tam cukrzyca i nowotwory, I że to się wydawało oczywiste, a jednak, a jednak to jest jeszcze do zbadania. Albo, co było przed wielkim wybuchem. Też nie, nie, i, i, I nagle się okazuje, że dzieci czytają książki o naukowcach albo o stanie nauki, i się strasznie jarają tym, że tego nie wiadomo. I że to może ktoś na to wpadnie i to zrobi. Nie? Więc jakby zostawianie dzieci z pytaniami i z ciekawościami, że dlaczego to tak jest? Dlaczego ten ptaszek tak robi? Jak się ktoś w biologii uczył, tak nazwa jest najmniej ważna. Potem. Teraz pytanie, dlaczego on tak robi? Dlaczego siewka się kłania, a pliszka ogonkiem kiwa? Dlaczego? One tak, po co one tak robią? Nie szkoda im kalorii, mogłaby stanąć, po prostu zajarać, zrobak by potrzeć i tak dalej. Nie. No. Nasz czas już minął. Co zrobisz? Dziękujemy bardzo za te wszystkie historie i insighty, tak zwane. No i będziemy, będziemy wdrażać. Dziękuję też ja. No to jest ta historia, którą opowiadaliśmy, to są takie historie utopijne. Nie? My nawet nie wiemy, jakby to było, jakby ktoś tam dotarł, bo jeszcze tam nikt nie dotarł. Ale jak mówi poeta, mapa, na której nie ma utopii, nie jest warta, żeby na nią zaglądać. Więc my mamy przynajmniej taki kierunek, że jak mamy ochotę, albo mamy coś, to to, to jest lepszy pomysł. Żeby dać dziecku czas na spróbowanie, bo czasami nie mamy czasu. Mhm. Samolot ucieka, nie będziemy teraz prowadzić eksperymentów, dlaczego spłuczka od CDS -u działa, ale, ale jeżeli jest taka możliwość, to dziecko jest o wiele bardziej ciekawe, jak może coś porobić ręcami, mhm. niż i zobaczyć, co się stanie i poprawić, i poprawiać swoje projekty, niż żeby mu powiedzieć o co chodzi. Dziękujemy. Naszym gościem był Miłosz Brzeziński. Dziękuję Dziękujemy Państwu. Dziękuję.